Parafia pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny na tarnobrzeskim osiedlu Miechocin zaprasza na uroczystość poświęcenia i wprowadzenia do zabytkowej, odrestaurowanej kapliczki kopii obrazu cudownego wizerunku Matki Boskiej Dzikowskiej. 13 maja w Kościele Powszechnym będzie obchodzona setna rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Kiedy weźmiemy kontekst historyczny, rok 1917 dla Europy był okrutny. Pierwsza wojna światowa, rewolucja bolszewicka w Rosji, a później jeszcze masoneria, która wprost ogłosiła przejęcie władzy w Europie. I wtedy przyszła Matka Boża z orędziem pokoju. Myślę, że historia się powtarza i w setną rocznicę objawień, pierwszych objawień Matki Bożej w Fatimie, 13 maja, chcemy dołączyć się do modlitwy o pokój u nas w Polsce, o pokój w Europie i ratowanie świata. To jest pragnienie Matki Bożej. Dlatego o godzinie 18 w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny na osiedlu Miechocin rozpocznie się nabożeństwo fatimskie. Następnie wyruszy procesja różańcowa do zabytkowej neogotyckiej kapliczki w ostatnich latach odnowionej przez parafian położonej przy ulicy Żniwnej. Szczególne podziękowanie panu Józefowi Kaczyńskiemu, panu Waldemarowi Stępakowi, którzy odbudowali, odremontowali tę kapliczkę i jest ona jako świadectwo dla wszystkich mieszkańców Tarnobrzega, a nade wszystko pamiątką dla tych, którzy musieli stąd odejść w naszej historii, opuszczając czy Kajmów, czy Machów. I serdeczne zaproszenie dla mieszkańców Tarnobrzega, aby wzięli udział w tej naszej uroczystości, tym bardziej, że będziemy chcieli podczas tego nabożeństwa poświęcić odnowiony obraz Matki Bożej Dzikowskiej, kopia tegoż obrazu, pochodząca z roku 1886 prawdopodobnie, a odnowiona przez panią Katarzynę Stępień z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Będzie ten obraz poświęcony podczas mszy świętej, a potem uroczyście w procesji różańcowej przeniesiony do kapliczki. I tam pozostanie jako pamiątka po przodkach, którzy tu mieszkali, opiekowali się tą kapliczką od przeszło 140 już lat.